Czy dyrektorzy szkół mają wakacje? Co myślą o zakończonym roku szkolnym i jak są przygotowani do kolejnego, bo ten przecież niebawem? O tym dzisiaj w programie, w rozmowie z naszym gościem, którym jest dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego nr 2 w Opolu, pani Agnieszka Buganik-Pszczyńska. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani dyrektor, ile miała pani wakacji? 2 miesiące. 2 miesiące to mają uczniowie, ewentualnie nauczyciele. Dyrektor ma urlop. No i nie jest to taki długi okres, a wszystko zależy od tego, jak zorganizuję pracę, jak podzieli obowiązki wśród wicedyrektorów, no i jakie ma możliwości, jeśli chodzi o stan prawny. Ale udało się pani troszeczkę odsunąć ten jakże długi i nietypowy rok szkolny od siebie, wyjechać i zapomnieć o szkole, chociaż tak, na chwilę? Tak, mam rodzinę, także na szczęście udało mi się na chwilę wyjechać i tak rzeczywiście wypocząć przynajmniej przez moment, o ile to jest możliwe w tym momencie, bo nie da się zapomnieć o pracy w takiej sytuacji, jaką mamy teraz. Akumulatory muszą być mocno naładowane, dlatego że przed nami kolejny rok szkolny, ten był bardzo nietypowy. Największa na pewno pod względem liczby uczniów szkoła w Opolu, myślę o szkole średniej, jakim jest drugie liceum ogólnokształcące. Jakie byłyby główne punkty, które zapisała sobie pani do swojego kajetu, mówiąc, ten rok będzie się kojarzył z tym i z tym i nad tym musimy popracować? Chyba, żeby się nie przyzwyczajać. To jest chyba najlepszy wniosek. Każdego dnia sprawdzać strony rządowe, co nowego. I wnioski ze zdalnego nauczania, dosyć dużo tych wniosków i tego, co nam się udało, albo co nam się nie udało, ale co trzeba poprawić. A to, co najważniejsze, mieć przygotowane 3 plany na nowy rok, czyli plan A, plan B hybrydowy i plan C zdalne nauczanie. Pani dyrektor, było sporo krytycznych uwag i ze strony uczniów, i ze strony rodziców, nauczyciele w to wszystko byli wpisani, bardzo nerwowy ten rok. Odbiło się to rzeczywiście bardziej na psychice uczniów czy nauczycieli? Czy jest to niestety powiązane? Myślę, że jednych i drugich. Natomiast jeśli chodzi o krytykę, to ja muszę się pochwalić, że ja tylko zbierałam bardzo pozytywne opinie na temat tego, jak zorganizowaliśmy zdalne nauczanie w naszej szkole. I nawet w ubiegłym tygodniu dostałam jeszcze list od rodzica z podziękowaniami tak, i z taką nadzieją, że jak nam się tak udało, no to pewnie nowy rok też będzie dobry. Także my tutaj pod względem zdalnego nauczania poradziliśmy sobie jako szkoła, mówię w takim odczuciu społecznym i absolutnie nie miałam naprawdę ani jednego telefonu, ani jednego maila od rodziców czy od uczniów. Natomiast co nie znaczy, że się nie boimy nowego roku, prawda? No właśnie, chciałem do tego przejść, bo kolejne wytyczne, które płyną z Ministerstwa Edukacji Narodowej, mówią jasno. Od 1 września uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie z zachowaniem ogólnych wytycznych inspektora sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN-u. No nie mówiąc oczywiście o tych obszarach, które będą żółte i czerwone, miejmy nadzieję, że to się u nas nie zdarzy. Co to oznacza dla pani i dla szkoły? Dla mnie to intensywna praca i brak stabilizacji. Brak tego, że ja tak naprawdę nie mogę do końca zaplanować całego roku szkolnego. I tego, że owszem, my na dzisiaj wracamy 1 września, tylko pytanie na jak długo i w którym momencie zostanie podjęta decyzja o tym, że jednak przechodzimy na nauczanie hybrydowe bądź zdalne. Jakby gdybym miała taką możliwość i gdybym mogła podjąć decyzję, że wchodzimy na nauczanie hybrydowe, powiedzmy od 10 września, to wtedy planujemy, powiedzmy, pierwszy semestr hybrydowo. Jeśli się uda wrócić do szkoły, to wracamy do szkoły. Natomiast w sytuacji, w której my nie wiemy, jak długo będziemy w szkole, na jakich zasadach będziemy w szkole, to jest bardzo, bardzo trudne. Najtrudniejsza jest ta organizacja, ta świadomość tego, jak zrobić. Poza tym no, szkoła jest ogromna i zachowanie wszystkich obostrzeń i tego, że fajnie by było, gdyby uczniowie zachowali 2 metry, 1,5 metra, no to są poważne życzenia. To są poważne życzenia. Nauczyciele zawsze mają dyżury na przerwach, no i teraz co, będą musieli chodzić z linijką? Nie, to są pobożne życzenia, nie ma możliwości, jeśli chodzi o pomieszczenia, żeby ten dystans zachować. Przy tej liczbie uczniów, którą mamy, nie ma możliwości, żeby wszyscy na przerwie umyli ręce. No nie ma takiej możliwości. Jest możliwość, żeby je spsikać płynem dezynfekującym, natomiast no, już do łazienki nie wejdą, bo oczek jest tyle, ile było.
Pani dyrektor, wróćmy do tej kwestii istotnej i ważnej na pewno, a mianowicie matura. Bardzo dobrze w szkole wypadła, tutaj gratulacje. Nauczycielom i uczniom. Kolejni nowi uczniowie. Kończy się powoli ten etap jeszcze gimnazjalny, ten trzyletni, teraz już te czteroklasowe lata będziemy mieli w szkole. Proszę powiedzieć, czy zmieniło się z powodu chociażby koronawirusa to, jakie kierunki uczniowie wybierają? Bo do tej pory były takie fazy. Humaniści na topie, matematycy na topie, lekarze, czyli biolodzy na topie. Czy zauważa Pani, że jest jakaś tendencja taka, że młodzież wybiera teraz nieco inne kierunki, nieco inne klasy z powodu chociażby tego, co się stało w przeciągu tych ostatnich miesięcy? Trudno jest powiedzieć, czy to jest spowodowane koronawirusem, czy to jest spowodowane zmianą, to znaczy nie przychodzą gimnazjaliści, tylko przychodzą uczniowie klas ósmych. Natomiast rzeczywiście obserwujemy taką zmianę. Zainteresowanie klasami biologiczno-chemicznymi zawsze było. Jest większe zainteresowanie, zdecydowanie większe zainteresowanie niż w poprzednich klasach klasami humanistycznymi i odnotowaliśmy z ubolewaniem, mówię to, spadek w klasach matematyczno-informatycznych. Bardzo nas to zaskoczyło, naprawdę bardzo, bo do tej pory to były kierunki najbardziej oblegane. Natomiast, no i to jest chyba pytanie do dyrektorów podstawówek, do nauczycieli podstawówek, co się podziało z matematyką, fizyką, z tymi przedmiotami ścisłymi, że mniejsze jest teraz zainteresowanie, a może na to mają jakieś inne czynniki wpływ, nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby to był koronawirus. Mhm. To wróćmy do tego, jak szkoła może sobie poradzić tak duża z tymi obostrzeniami, które będą miały miejsce. No i przede wszystkim, na co trzeba będzie zwrócić uwagę tym nowym, młodym uczniom, którzy wejdą w to szkolne mrowisko, bo tak się zawsze o dwójce mówiło, bo sam jestem jej absolwentem. Ja zawsze mówię, że dobro ucznia jest najważniejsze, więc my będziemy się starać, żeby ten uczeń mógł się rozwijać w szkole. Ale jak się rozwijać w takiej szkole, w której są obostrzenia? Chciałabym, żeby dystans społeczny był zachowany, żeby to minimum, jeśli chodzi o właśnie o higienę, żeby uczniowie, żebyśmy mieli wszyscy myślenie, bo to nie chodzi tylko o uczniów, ale o nas w sklepie, o nas na plaży, żebyśmy mieli to myślenie, że jednak dystans w jakiś sposób nas chroni. Na ten moment nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić, bo świetnie by było, gdybym mogła w szkole zainstalować bramki termowizyjne i wtedy bezpiecznie 1000 uczniów wchodzi do szkoły w jednym czasie. Natomiast no, wiemy, że to jest nierealne i tu będziemy apelować do odpowiedzialności i uczniów, i rodziców. No właśnie, bo to bardzo duża odpowiedzialność spływa i na rodziców, jak i na sam ten moment pojawienia się ucznia w szkole. Teoretycznie młodzież, ale młodzież ma bardzo różne pomysły. Nie, młodzież potrzebuje kontaktu, młodzież potrzebuje relacji, jest zmęczona COVID-em, tą izolacją. To ciekawe, prawda, co się zmieniło, że pierwszy raz po wielu latach usłyszałem, my chcemy do szkoły po wakacje. Tak, bardzo, bardzo. I to wszyscy chcą do szkoły, i nauczyciele, i uczniowie. Nie da się zamienić przestrzeni domowej na przestrzeń szkolną. Mhm. A jak pani ocenia to właśnie w kwestii samego kształcenia? Że to obniży to zdalne kształcenie, poziom kształcenia uczniów? Statystycznie z pewnością, co pokazują wyniki matury. To nie ma o czym mówić. To z pewnością nie da się tak przygotować. Zresztą uczniowie nie są nauczeni samodzielnej nauki. To od tego trzeba zacząć. Więc jeśli nauczymy się samodzielnie pracować i uczyć, to potem będziemy mogli mówić o wynikach. Natomiast w tym momencie, którym zostali rzuceni sami sobie, nauczyciele nieprzeszkoleni, nauczyciele, którzy też szukają narzędzi, wszyscy się uczymy, no to trudno tu się spodziewać, że wyniki będą takie, jak były. Absolutnie nie. To, na co ja zwracam uwagę i co chciałabym, żebyśmy coś z tym zrobili, to jest egzamin maturalny za rok. Bo maturzyści, którzy przyjdą w tym roku, oni naprawdę mają dużo mniejsze szanse tego, żeby się nauczyć tyle, ile rok poprzedni, czy ten sprzed dwóch lat. To nie ma o czym mówić. I na koniec chciałem Panią zapytać o szkołę z tradycjami, bo w ogóle o polskie licea będą obchodzić jubileusze, jak dobrze pamiętam, w tym roku szkolnym. 75 lat placówki, czy pewnie myśleliście już od kilku lat o tym, jak taki jubileusz zorganizować. Nie zostanie on, że tak powiem, nieco zakłócony, czy też przesunięty w czasie z powodu koronawirusa? Mieliśmy taki bardzo, bardzo ambitny plan, żeby ta uroczystość główna odbyła się 23 września. No, najprawdopodobniej to zostanie odwołane, jeżeli już to będzie taka inauguracja. Jesteśmy po rozmowach z dyrektorem jedynki i dwójki, bo razem robimy tę jedynki i trójki, bo razem przygotowujemy tę uroczystość. I chcielibyśmy jakby tą główną uroczystość przesunąć
na czerwiec, a cały rok przygotowywać się, może nawet to jest źle przepowiedziane, przygotować, świętować. Mamy plan, jak to zrobić, jak dotrzeć do absolwentów, jak sprawić, żeby uczniowie poznali historię naszej szkoły. Także i jak ja mówię, mamy plan A, w którym jest plan B, że jeżeli okaże się, że nie wrócimy do szkoły na stałe, no to chcielibyśmy, żeby jednak zdalnie też to 75-lecie wybrzmiało. To jest tradycja szkoły, tradycja miasta, trzy duże licea, więc znaczące w Opolu, więc chcielibyśmy to jednak mimo wszystko świętować. Trzeba się przyzwyczaić do tej nienormalności i zacząć funkcjonować w miarę normalnie. To co na koniec naszej rozmowy, tak chciałem zapytać, życzy się teraz dyrekcji i nauczycielom szkół i uczniom, bo kiedyś się mówiło, te wakacje były jak najdłuższe dla nas wszystkich i dzieciaki tego chciały i nauczyciele, a teraz myślimy chyba wszyscy w głowie, mamy to bezpieczeństwo. A ja myślę, żebyśmy sobie życzyli tego, żebyśmy się cieszyli, że jesteśmy zdrowi. Żebyśmy się umieli tym cieszyć. I to nam da siłę na to, żeby poradzić sobie z tymi wszystkimi trudnościami. Tak myślę, bo narzekanie, mówienie, jak to będzie, nie motywuje, nie daje siły, a przetrwać trzeba. No i mam nadzieję, że rzeczywiście przetrwamy. Agnieszka Boganik-Pszczyńska, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Opolu, była Państwa i naszym gościem. No to jeszcze życzę wakacjowania mimo wszystko, dziękuję. Pani dyrektor. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję Państwu.